Siemanko, jesteśmy na torze. Ale nie na tym torze, który teraz pokazuję. Jesteśmy na torze krosowym. I akurat ktoś tutaj sobie trenuje. Zaraz spróbujemy podejść bliżej. Od jak widzicie, trafiła się gratka. Niechcący. Słabo może go będzie widać, niestety. Może tutaj złapiemy. Nieźle, co? Nic nie będę mówił, nic nie będę opowiadał, sami sobie obejrzyjcie. Jak to się mówi, bez komentarza, słuchajcie, bez komentarza. Zrobimy to bez komentarza. Oto skończył jazdę. Oto żeśmy się naoglądali. Ale tak wygląda ten cały tor krosowy. Mniej więcej, dosyć duża powierzchnia toru krosowego. Może jeszcze, może się odpali jeszcze, no zobaczymy. Jak się nie odpali, no to może kiedyś jeszcze na niego trafię. Już wiem, kiedy trenuje ten facet, także no. No ale coś tam widzieliście, kawałeczek chociaż troszkę, no. No trudno, za późno trochę przyszedłem, za późno, zdecydowanie za późno. Także, no ale fajnie, kawałek już widzieliście, no. Także super, może mi się jeszcze uda jeszcze kiedyś to zobaczyć. I dla was pokazać również. Także tak to wygląda. Tak właśnie wygląda ten tor. Dosyć duża powierzchnia, naprawdę duża. Odtrafiłaby się gratka, żebym trochę wcześniej przyszedł, no. No ale nie wiedziałem, po prostu nie wiedziałem. Tak trafiłem, fartem trafiłem po prostu. Tak wygląda ten tor, słuchajcie. Naprawdę jest duży. Także jeszcze raz, trzymajcie się. Z toru krosowego Mexicano TV. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam też te dziewczyny, które dzisiaj mnie odwiedziły. Pozdrawiam was również. Dzięki za miłą wizytę. Także pozdrawiam was również. I trzymajcie się.